Witam was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak i zapraszam was do kolejnego odcinku serii Posłannik Margonem. Dzisiaj pokażę wam kolejny sposób na otrzymanie dość dobrej sumy pieniędzy na właśnie niskich levelach. Teraz właśnie wychodzimy z... w sumie wyszliśmy z Karkahan i idziemy w stronę Mistycznego Boru i odwiedzimy tam naszego druida, od którego kupimy sobie szyszki chmielowe, po czym je wsadzimy i sprzedamy. No nie wiem, czego nie mogę ponieść. Aha, bo to jest normalny kwiatek, dobra. No to co, my tam oczywiście idziemy. Tu z nikim nie gadamy, zobaczmy, co sobie ten leśniczy by chciał od nas. Dobra, rozumiem. Szary Wilk 0,50? Ha, ładnie. Dobra, mniejsza o to. To już sobie przy okazji zrobiłem. Ten quest sobie założyłem, może się przyda. I teraz co? Idziemy w kierunku właśnie tym tutaj. Można tu wszystko samo tędy przejść, przez naderwaną gałęź gdzieś tutaj. Ale tego wam nie radzę, ponieważ moglibyśmy zniszczyć równowagę. By się działo. No, dzisiaj. Oczywiście podążamy do... No ładnie nam tu walczy. Kolejny motyl. Niech on teraz zawalczy. My oczywiście wybieramy się do druida, od którego kupimy szyszki chmielowe. Tak właśnie w to stronę idziemy. No bij tego motylka, my sobie przejdziemy tędy. Nie wiem, czy do góry nie powinniśmy iść, a nie, pomyłeczka. No widzisz, a ja też z nimi nie biję się, bo nie chcę. Dobra, wygraliśmy, o to chodzi. No to trzeba ostrożnie grać, bo to właśnie jest świat prywatny. I niestety trzeba uważać. No, na razie level nam już tak nie pozwala na... taką zabawę. Którędy chcę iść? Nie wiem, którędy, czy tędy jest przejście. Nie, tak mi się wydawało. Trzeba iść dookoła. Nie, źle idę. No nic. Czyli powinienem iść w tą stronę. Powiem wam szczerze, że dawno tędy nie szedłem. Ale zaraz sobie dojdziemy. Nie tędy też. Tędy też nie wejdę. Czyli się musiałbym cofnąć. Tak, tu do góry. I będziemy dobrze szli. Dobra, to jest bordowy motyl, którego musimy pokonać. I zaraz będziemy na miejscu. Oczywiście, jak widzicie, trochę to schodzi. To nie jest takie łatwe. Poruszanie się właśnie w tymże mistycznym borze. Ale sobie teraz przy okazji zabijemy. Zaraz będziemy na miejscu. Dobra.
Mam nadzieję, że dobrze idę. Że tak bardzo się nie mylę. A, i teraz można bić takie niedźwiedzi. Musimy się dość szybko streszczać, żeby tam dojść i wrócić. Kolejny motyl, którego mamy na drodze. Tu jeszcze tylko rozmowa. Zabójstwo właśnie. Tego wilka, jesteśmy na miejscu. Dobra. I to właśnie z tym druidem rozmawiamy. Tak. I kupujemy właśnie te szyszki chmielu. Kupimy je 3. To wszystko przypada właśnie na jedną sztukę. Jedna osoba może, tylko jedna postać może je wsadzić jedną rzecz. Dlatego my będziemy... tak, teraz musimy to opuścić w jak najszybszy sposób. Tak, tędy. Tędy nie. Tędy też nie. Czyli tak, czyli gdzie możemy teraz podejść? Aha, tego musimy teraz zabić na pewno. Tak, wyszliśmy, dobrze. Już jest połowa sukcesu. Dobrze, bardzo dobrze nam idzie. No, przy okazji tego wilka sobie to zabijemy. No, nie wiem, czego nie mogę zaatakować. Tą grupę powinienem na normalu pokonać. Zaraz sobie wyjdziemy z tego całkowicie już. Tak. I teraz musimy iść do góry. Na pewno. Dobra. Byleby się nie zrespiły te dwa potworki takie duże. Bo to by zabolało, ale to słyszę, że się zrespiły. No ale teraz będziemy mieć, w razie czego się uleczę, mamy mikstury. Tego mu tyle musimy zabić. Z nim nie musimy walczyć, nie mamy tyle mikstur, chociaż... Aha, tu mam jeszcze tą grupkę. Paskudną grupkę. Tak, czyli co, na pewno się uleczymy. Dobrze, niech walczy. Skoro on wygrał, to i ja powinienem wygrać. Aha, tego mu teraz zabijamy, wychodzimy. I zaraz właśnie... No, motylku. Jezu, jak mnie to denerwuje. Dobra. O, przy okazji awansowałem na poziom 16. Jest to oczywiście przepełniony świat berów, czyli trzeba tu uważać na to, żeby nie paść, dlatego tak kalkuluję straty. Oczywiście szybko już idziemy teraz do... Wędrujemy do Tornek, do One's Bush i tam właśnie taka panienka jest, która nam zasadzi właśnie na każdej z jednej, na każdej postaci taką szyszkę. O proszę. Sobie pozbieramy oczywiście.
Dobra. I idziemy oczywiście do uroczyska. Zaraz opuścimy to. Będziemy witać, się teleportujemy do Tornek. I naprawdę wszystko nam pójdzie sprawnie już. Takie właśnie... taki chmiel dorasta około dzień czasu, czyli 24 godziny, czyli zresztą jakbyśmy dzisiaj o 12.40 takie szyszki zasadzili, wtedy jutro możemy po niej o tej samej porze przyjść. Zresztą jutro sami zobaczycie, wszystko tu się fajnie zmontuje i pokażę wam w całości, jak przebiega taka transakcja. Opactwo, zaraz będziemy Witchan. Dobra. Jest już Itchan. Zaraz, prawie będę. Teraz jeszcze tylko po drodze sobie sprzedam parę właśnie rzeczy, żeby mieć miejsce w razie czego na coś. Dobra. I teleportujemy się teraz do Tornek. Właśnie z tą jedną szyszką. Jeśli ktoś ma trzy postacie, jest bardzo dobrze, wtedy będzie mógł wszystkie te trzy szyszki zasadzić. Dobra. Oczywiście ja sobie to już porozsyłam. Nowa wiadomość. A i złoto też 1000. Wyślij. Nowa wiadomość. Oczywiście szyszka i 1000. Wyślij. Dobra. Nam została jedna szyszka chmielu. Teraz właśnie z tą szyszką udamy się do tej panienki. Widzicie, taka szyszka chmielu nie jest tania, bo kosztuje około 100 tysięcy. Jak na początek to trochę jednak jest. I to właśnie wędrujemy sobie do góry. Tak, tu jest ta właśnie nasza mastenia. I co? Mówimy, że chcemy coś zasiać i mówimy, że mam chmielowe szyszki. Oczywiście mówi, wróć jutro, zostanę zebrane swoje plony. Tak właśnie robimy na swoich trzech postaciach, czyli taki MacGyver. MacGyver, tak. W momencie, że przeteleportuję, jest to blokada 5 sekund. Widzicie, to jest, szyszki chmielu są na 150 poziom, ale nam to jest niepotrzebne. Tego nie musimy jeść, tylko po prostu mamy to zasadzić i potem sprzedać. To się nazywa czysty biznes. Dobra. Tak, mam chmielowe szyszki, oczywiście, i jeszcze ostatnia postać. Dobra, mam również szyszki, 1000 złota w razie czego. I idziemy do Masteni, która nam pomoże szybko zasadzić. Jutro ogarniemy nasze plony i zobaczycie, co z tego wyjdzie. Jest i Mastenia, oczywiście też dajemy chmielowe szyszki. No i czekamy na nasze zbiory.
I ja w tym momencie znajduję się już w wiosce pszczelarza, ale oczywiście wcześniej odebrałem ten właśnie chmiel z One's Bush. Oczywiście mam trzy chmiele z tego względu, że miałem trzy postacie, a mam w świecie, także mogłem sobie zrobić trzy chmiele. Następnie tak wygląda właśnie ten chmiel. Wystarczy nam włączyć dialog i tam chciałem odebrać to, co zasiane. I po prostu drogi wam już nie pokazywałem. Droga jest łatwa, idziemy właśnie do Tornek, Idhan, Sznopactwo, Uroczysko, Niewidziusko i właśnie do w wiosce pszczelarz. Tak, następnie mamy te trzy chmiele. I może na sprawę takiego gostka, on ma na imię Tobi. Tak, ten Tobi jest bodajże tutaj, tak. On skupuje wszystko, co jest konsumpcyjne. Tak. To są właśnie te miody, można nie kupić. Załóżmy. Ale my nie podróżyliśmy tutaj. No właśnie skupuje konsumpcyjne do 100 tysięcy. Jak widzicie, za jeden chmiel mamy 83,5 tysiąca, czyli zarabiamy w jeden dzień 66 tysięcy razy 3 postacie. Mamy 299 tysięcy. Jak na nowy świat, całkiem nieźle. Na początek, kiedy nie da się zarobić z innych sposobów. Także jak najbardziej polecam. Oczywiście akceptuję i mam w tym momencie 289 tysięcy. Jestem bardzo zadowolona, mogę sobie coś kupić. Także dzięki, do usłyszenia.